Czcigodni księża, szanowny panie profesorze, szanowne prezydium, szanowni państwo, po raz pierwszy spotykamy się w Częstochowie na konferencji wersalskiej. Potrójny cel tego spotkania. Po pierwsze, pielgrzymka do Królowej Polski. Po drugie, uczczenie wielkiego polskiego zwycięstwa, jakim był traktat wersalski. Po trzecie, a chcemy to takie spotkania organizować cyklicznie co roku, ma być to spotkanie integracyjne, integrujące członków, sympatyków i wszystkich tych, którzy myślą po polsku. Właśnie tutaj w Częstochowie w obliczu tronu pani Jasnogórskiej Królowej Polski. Szanowni państwo, 28 czerwca 1919 roku, a więc 93 lata temu, w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski jako przedstawiciele Polski, a więc jednego ze zwycięzców w I wojnie światowej, złożyli swoje podpisy pod traktatem wersalskim, który nie tylko ustanawiał powojenny porządek w Europie, ale również, a z naszego narodowego punktu widzenia przede wszystkim, przywracał Polskę na mapę po 123 latach zaborów. Pokój w Wersalu ustanowił całkiem nowy sposób urządzenia Europy po zakończeniu I wojny światowej, która jak żadna wcześniej ani później zmieniła oblicze kontynentu europejskiego. Ustanowiony w konsekwencji jej zakończenia system wersalski był jednym z kluczowych wydarzeń w dziejach Polski i bez wątpienia jednym z ważniejszych zwycięstw polskiej dyplomacji oraz w znacznym stopniu dziełem osobistym Romana Dmowskiego. I zaczęły się rzeczy nieprawdopodobne, o których zbyt ciężko pisać. Mąż stanu, który po wojnie światowej wprowadził swój naród między zwycięzców, wywalczył nań Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk. Wygrał spór o Lwów, rozstrzygnął na rzecz Polski sprawę wileńską, wyzwolił miliony, milionom dał miliardy. Został z dalszego państwowego życia Rzeczpospolitej wykreślony. Jego hasło umiłowane, naród polski, wymazane z konstytucji. Jego symbol, miecz Chrobrego, zdzierany z piersi wojowników, jako antypaństwowy. Jego przyjaciele znieważani, jego słowo konfiskowane, jego imię utępione w podręcznikach szkolnych. A wszystko to dla stłumienia ideologii narodowej. To już są rzeczy urągające wszelkim zestawieniom historycznym. Tego ani u nas kiedy indziej, ani na świecie gdzie indziej nie było. Tak pisał w roku 1939 profesor Władysław Konopczyński, jeden z naszych najwybitniejszych historyków. A jak jest dzisiaj? Czy coś się w tej mierze zmieniło? Dlaczego tak cicho dziś o traktacie wersalskim? Ilu Polaków docenia znaczenie roli Romana Dmowskiego? Co stało się z fundamentalnym i koniecznym związkiem wolności i prawdy? Ilustrację i konsekwencję tego stanu rzeczy obserwujemy obecnie bardzo dobitnie. Szanowni państwo, o ile decydującą rolę podczas wersalskiej konferencji odgrywała Wielka Trójka, prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, premier Francji Clemenceau i premier Anglii Lloyd George, z których dwaj pierwsi byli w Polsce przychylni, a trzeci zdecydowanie nie, to musimy to sobie uzmysłowić i zapamiętać, że traktat i będąc jego konsekwencją system wersalski był dziełem polityki polskiej.
To projekt Romana Dmowskiego, powojennego urządzenia Europy, był podstawą do dyskusji, a praca konferencji polegała na jego modyfikowaniu. Żadne bowiem z państw zwycięskich, ani tym bardziej pokonanych, nie miało wizji urządzenia Europy w taki sposób, jak to zdecydowano w Wersalu. Rzeczą oczywistą jest, że system wersalski był odwrotnością dążeń niemieckich, dla których celem była ich hegemonia w Europie Środkowej, tak zwana Mitteleuropa. Po to rozpoczęły wojnę i tak widziały swój cel w tej wojnie. Rosja w wyniku rewolucji, wojny domowej, ale przede wszystkim traktatem zawartym z Niemcami w Brześciu Litewskim w marcu 1918 roku sama wyłączyła się, wyeliminowała z wpływu na sprawy europejskie. Francja interesowała się głównie zachodnimi granicami Niemiec oraz odebraniem im Alzacji i Lotaryngii, traktując początkowo Rosję jako wschodniego sojusznika i partnera. Jednak z chwilą wycofania się Rosji z wojny przyjęła plan Polski jako jedyny zaproponowany, traktując Polskę w miejsce Rosji jako swego sojusznika na wschodzie. Anglia przystąpiła do wojny w myśl swej tradycyjnej polityki utrzymywania równowagi w Europie, nie chcąc dopuścić do nadmiernego wzrostu sił Niemiec. Po zakończeniu zaś wojny z wroga Niemiec stała się ich obrońcą w myśl tej samej polityki, z obawy przed wzmocnieniem sił Francji. Stany Zjednoczone forsowały postulat powołania Ligi Narodów, wyobrażając sobie, że jest możliwe pogodzenie zasady samostanowienia narodów z ponadnarodowym kierownictwem, które było zgodne z marzeniami masonego. Widzimy zatem, że żadne z wielkich mocarstw nie miało kompleksowego planu, czy nawet pomysłu ukształtowania porządku europejskiego po zakończeniu I wojny światowej. Wizję taką miał natomiast sternik polityki polskiej Roman Dmowski, który drogą dyplomatyczną docierał do przywódców państw, przedstawiając i argumentując polskie propozycje. W tej kwestii ważne są szczególnie dwa jego wystąpienia. W lutym 1916 roku odbył Dmowski rozmowę z ambasadorem Rosji w Paryżu i z Polski, który poprosił go następnie o pisemne przedstawienie głównych jego tez. Dmowski wręczył mu w marcu tego 1916 roku memoriał w sprawie uznania niepodległości Polski, dostarczając go jednocześnie w tłumaczeniach rządom Anglii, Francji i Włoch. Stanowiło to nie tylko umiędzynarodowienie sprawy polskiej, ale również przedstawienie światu zdania, punktu widzenia Polski na temat przebudowy Europy po wojnie. Zwraca pan Dmowski uwagę na groźne dla Europy aspiracje Niemiec i Rosji na Bałkanach oraz potrzebę nowej polityki Rosji w celu dojścia do sprawiedliwego kompromisu z interesami i aspiracjami narodów Europy Środkowej oraz powołanie odbudowanej Polski do współpracy w organizacji tego obszaru przeciw Niemcom, aby zredukować ich wpływy do granic obszaru czysto niemieckiego. Dmowski adresuje swój memoriał do Rosji, ale jasno, lecz bez antagonizowania. Pisze nie tylko o zredukowaniu terytorialnym Niemiec, ale również Rosji. Po raz pierwszy pada tam postulat likwidacji Austro-Węgier. Dokument ten dał podstawy do dyskusji nad kształtem powojennej Europy, a wiemy, że był czytany w Europie, o czym świadczą wypowiedzi, choćby list lorda Lansdowna do Roberta Cecila z marca 1916 roku. Cytuję: wydaje mi się, że dokument pana Dmowskiego jest bardzo ważny. Zawsze uważałem, że jakiś plan tego rodzaju mógłby znaleźć miejsce w wielkim przekształceniu mapy, które nastąpi po zakończeniu wojny. Koniec cytatu. Drugie ważne wystąpienie Dmowskiego, artykułujące polskie stanowisko na rzecz powojennego ukształtowania Europy, miało miejsce już po rewolucji ludowej w Rosji, po uznaniu przez rząd tymczasowy prawa Polski do niepodległości, co niejako ułatwiało, rozwiązywało Dmowskiemu ręce i mógł bardziej otwarcie wyłożyć swe tezy.
Zrobił to w broszurze wydanej po angielsku w lipcu 1917 roku pod tytułem Zagadnienia środkowo-wschodnio-europejskie. Zaproponował tam przywrócenie równowagi europejskiej poprzez pozbawienie Niemiec wykorzystywania ziem i środków innych narodów. Powtarzam, poprzez pozbawienie Niemiec wykorzystywania ziem i środków innych narodów. Likwidację państwa austro-węgierskiego i budowę politycznej organizacji Europy na podstawie narodowej. Jednak w taki sposób, aby posiadały te państwa dostateczną siłę do zabezpieczenia swej niepodległości. W myśl tego planu miała powstać nie tylko niepodległa, zjednoczona z ziem trzech zaborów Polska, ale także Czechosłowacja, Jugosławia, Węgry, uwolnione z zależności od Austrii, Zjednoczona Rumunia czy kraje bałtyckie. Trzeba zauważyć, że ten pomysł oraz praktyczna jego realizacja w Wersalu była również uniwersalną propozycją dotyczącą praktycznie całej Europy, zakładającą powstanie państw narodowych. Polska koncepcja również z tego punktu widzenia okazała się zwycięska i naturalna dla Europy. Program ten przetrwał nawet II wojnę światową i trwa nadal pomimo prób tworzenia na siłę Unii Europejskiej. Dzisiaj Kościół naucza, że rodzina i naród to społeczności naturalne, których niczym zastąpić nie można. Oglądamy kończące się euro. Nie widziałem tam flagi Unii Europejskiej. Teraz wszyscy używają flag narodowych. Cytowany już profesor Konopczyński napisał też takie słowo. Syn kamieniarza z Pragi, podziału Romanowskiego oczywiście, wśród rządców świata podpisał w zwierciadlanej sali akt wyzwolenia Polski i innych ludów. Można zapytać w tym miejscu, skąd ta pozycja Romanowskiego? Dlaczego wielcy tego świata chcieli go słuchać? I dlaczego on, a nie nikt inny, miał mandat do przemawiania w imieniu narodu polskiego? I jako jego prawowity reprezentant został zaproszony na konferencję pokojową do Wersalu. Jakże to ważne i fundamentalne pytanie, zwłaszcza dziś, wśród jazgotu propagandy historycznego kłamstwa, bądź przeniczania, forsowania kultu klęsk, promocji w cudzysłowie niepodległości za obce pieniądze i na obcą komendę. I nieważne, czy głosi je lewicowo-kosmopolityczna, czy uważana za katolicką rozgłośnia telewizja czy gazeta. Nie można, nie wolno budować przyszłości Polski, wychowywać młodego pokolenia w oparciu o kłamstwa, szkodliwe mity i legendy. Choć wiemy też, że półprawda jest znacznie groźniejsza od otwartego kłamstwa. Jest bowiem bardziej subtelna, skryta za autorytetem rzeczywistych wartości po to, aby się nimi uwiarygodnić i niepostrzeżenie wejść do świadomości poczciwych, lecz naiwnych Polaków. Chcąc zdobyć niepodległość Polski, trzeba było przedtem zdobyć niepodległość polskiej polityki. Trzeba było zorganizować politykę niezależną od jakichkolwiek obcych wpływów, zarówno od wpływów tego czy innego państwa, jak od międzynarodowego. Tak pisał Romanowski w swej fundamentalnej książce Polityka Polska i odbudowanie państwa, która powinna być elementarzem każdego kraju. Romanowski posiadał realny mandat do reprezentowania Polski, ponieważ był on przywódcą prokoalicyjnego, antyniemieckiego obozu politycznego, który dominował w Polsce i który przygotował naród do wykorzystania dobrej, pojawiającej się koniunktury. Miarą tego były reprezentacje w parlamentach państw zaborczych, gdzie zdecydowaną większość stanowili narodowcy. Mieli oni uzgodnione stanowisko już od roku 1912. Tak się składa, że w tym roku, we wrześniu, będziemy obchodzili setną rocznicę tego znamiennego wydarzenia.
Kiedy to na trójzałogowym zjeździe polskich parlamentarzystów w Kieniakach koło Lwowa podjęto decyzję, że na wypadek wojny opowiedzą się przeciw Niemcom. W rezultacie tego, gdy w roku 1914 wybuchła wojna, naród polski z niewielkimi na szczęście wyjątkami poparł koalicję antyniemiecką, składającą się wówczas z Francji, Anglii i Rosji. A Dmowski w sposób naturalny został uznany przez polityków koalicji za oficjalnego przedstawiciela interesów Polski, co ułatwiało mu dostęp do rządów państw walczących z Niemcami. Chciano go słuchać, bo był suwerenny w decyzjach i działaniach. Stał za nim naród w zdecydowanej większości. Był przywódcą obozu prokoalicyjnego oraz miał program oparty o żelazne i logiczne argumenty. Wiedział nie tylko, czego chce, ale potrafił wskazać, jak do tego dojść i cel wyznaczony osiągnąć. Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce. Nie no dlatego, że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wyzyskać. Zadowalać się w cenie może przeciętny obywatel kraju, nie działający politycznie. Ludzie wszakże mający pretensje do kierowania losami narodu muszą wiedzieć nie tylko, co chcą mieć, ale co mają robić, jaką drogą dojść do upragnionego celu. Programy chcen to tylko jałowe, puste hasło. Roman Dmowski, Polityka Polska i odbudowanie państwa. Szanowni Państwo, musimy sobie mocno uzmysłowić, że wielkie polskie zwycięstwo Wersalu to dojrzały owoc, skutek określonej polityki, bez której nie byłoby Polski niepodległej i zjednoczonej. Ta polityka ludonarodowego z Romanem Dmowskim na czele doprowadziła do tego, że zwycięzcy uznali za konieczne powołanie niepodległej Polski, że zaproszono Polskę w osobach Dmowskiego i Paderewskiego na konferencję pokojową do Paryża, że słuchano naszych argumentów, które stały się podstawą do dyskusji. To polityka Dmowskiego została zrozumiana i zaakceptowana przez naród. Kiedy w roku 1914 Piłsudski miał za zadanie wywołać powstanie antyrosyjskie, aby umożliwić Niemcom błyskawiczne pokonanie Francji poprzez unieruchomienie Rosji. Takie planowane powstanie nigdy nie wybuchło, bo społeczeństwo kongresówki zamykało przed strzelcami okiennice, a elity duchowe i intelektualne ich ignorowały. Pozostał im tylko śpiew i szliśmy tak osamotnieni. To polityka narodowa zwyciężyła w roku 1916 po akcie dwóch cesarzy, kiedy Niemcom nie udało się stworzyć armii złożonej z Polaków pod dowództwem Piłsudskiego dla odciążenia frontu wschodniego. To polityka Dmowskiego zwyciężyła w roku 1918, kiedy Niemcy przywieźli Piłsudskiego pociągiem do Warszawy i oddali im władzę, aby dokonać faktów dokonanych, eliminujących Polskę z szeregu państw zwycięskich. Narodowe demonstracje wymusiły zerwanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami. Te wszystkie niemieckie działania zakończyły się niepowodzeniem. Oczywiście nie omieszkano wykorzystać powyższych faktów przeciw Polsce na konferencji w Wersalu. Przecież mówiono, władza pochodziła od mianowanej przez Niemców Rady Redencyjnej, a on sam nawiązał zaraz stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Pytano w Paryżu, zwłaszcza Lloyd George, jakże wy chcecie niepodległości, skoro wasze legiony walczyły po stronie niemieckiej? Powstało pytanie, czy Polska należy do państw zwycięskich według dążeń polityki Dmowskiego, czy do pokonanych według zabiegów Niemców i Piłsudskiego? Niemcy i Piłsudski mieli zbyt mało argumentów. Dmowskiemu udało się utrzymać rytm polityki polskiej w obozie antyniemieckim.
Byliśmy zwycięzcami wojny wbrew Niemcom i Piłsudskiemu. 11 listopada 1918 roku następuje kapitulacja Niemiec. Dlatego ten dzień uznajemy za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto w tym miejscu, szanowni Państwo, zwrócić uwagę na fakt, że zderzały się ze sobą na gruncie polskim dwie polityki, dwie orientacje wzajemnie się wykluczające. Gdy jedna z nich zwyciężała, druga musiała ponieść klęskę. Albo Dmowski, albo Piłsudski. Była, tak samo jak zresztą jest do tej pory, to typowa alternatywa. Więc próba ich godzenia jest logicznym i merytorycznym błędem. Mówienie, że wszystkie działania były pożyteczne, nawet te zupełnie przeciwstawne, świadczy o braku myślenia politycznego, czy raczej braku rozumienia rzeczywistości. Szanowni Państwo, wiemy, że granice państw ustalają konferencje pokojowe po skończonej wojnie. Było tak w Wiedniu w roku 1815, czyli po epoce wojen napoleońskich, tak było w Paryżu w roku 19, tak było w Poznaniu w roku 1945. Tylko w Paryżu, w Wersalu byliśmy jako Polska obecna. Decydujący głos należy do zwycięstwa. I dlatego tak istotne było dla interesów Polski. Być w takiej roli Wersala. Ruch narodowy z Romanem Dmowskim, to ich orientacja polityczna była dla Polski korzystna i zwycięstwa. Polska zjednoczona z ziem trzech zaborów i niepodległa wracała na mapę Europy. Posłuchajmy Romana Dmowskiego. Nigdy, jak w owej chwili, nie odczuwało się historycznej powagi chwili. Dla nas, Polaków, poważniejszej niż dla kogokolwiek. Na stole leżał traktat, który Niemcy mają podpisać. Treść traktatu, który uznaje niepodległe państwo polskie, mocą którego Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co je zagarnęli w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali zniemczyć. Po długim okresie niewoli, w którym ziemia z roku na rok spod nóg nam się usuwała, w którym przebiegły i uparty wróg wynajdywał coraz nowe sposoby podważenia naszego bytu, karta dziejów się odwraca. Odbieramy główną część tego, co nam Prusy wydarły w rozbiorach. Odzyskujemy kolebkę Polski, Poznań. Przez Pomorze wracamy do Bałtyku. Łączy się wreszcie znów z Polską ziemia śląska, którą utraciliśmy przed 5000 lat z górą, a która Polska pozostała. O czym tak pięknie mówił ksiądz. Zapomniałem wówczas o rzeczach i ludziach małych, o sporach i utarczkach codziennych, o marnych ambicjach i marnych intrygach, które stawały na drodze dążenia do wielkiego celu. Myśl biegła po wielkich szlakach dziejowych, sięgała po tęgą przeszłość, szukała odpowiedzi na zagadnienia przyszłego bytu państwa i narodu. Roman Dmowski, polityka polska i odbudowanie państwa. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że tak jak Paweł Włodkowicz z Konstancji, prawie dokładnie pół wieku wcześniej, tak Roman Dmowski w Wersalu dał wielki wkład w dzieło budowy Europy wolnych, suwerennych narodów, gospodarzy własnych państw. Dmowski znał doskonale uwarunkowania geopolityczne, rozkład sił i celów poszczególnych dążeń. Dzięki temu udało mu się zrealizować praktycznie cały jego program. Ustąpić musiał w szczegółach, ale główny zamiar osiągnął. Nie przeszkodziła mu ani masoneria, ani Żydzi, ani destrukcyjna działalność Piłsudskiego. Osiągnąłem swój cel w 90%, mówił Roman Dmowski do przyjaciela po podpisaniu wraz z Paderewskim traktatu wersalskiego. Na lakowej pieczęci towarzyszącej ich podpisom widnieje herb rodowy Dmowskiego, gdyż Paderewski zapomniał przynieść pieczęć. Zaiste
sprawiedliwe to wydarzenie, jakże symboliczne. Można powiedzieć opatrznościowe. Kto wmyśli się i wczuje w życie i czyny Romana Dmowskiego, ten pojmie, że Bóg, zamierzając wskrzesić Polskę, zesłał jej męża niepospolitego, który naprostował drogę i w sposób jasny postawił przed narodem jego cele i zadania, napisał ksiądz prawat Marcel Nowakowski. Niech przypominanie i popularyzacja wielkich polskich zwycięstw, takich jak Traktat Wersalski, prostuje drogi Polakom, abyśmy potrafili jasno odczytać stojące przed narodem cele i zadania. Mam nadzieję, że głęboko w to wierzę, że konferencja wersalska, organizowana cyklicznie pod koniec czerwca każdego roku, właśnie tu w Częstochowie, pod Jasną Górą, będzie się przyczyniała do budowy i pogłębiania świadomości narodowej na fundamencie prawdy. Dziękuję bardzo. Thank you.